Co? Myśleliście, że się tu pojawi, no? Poczekajcie do końca, bo może jeszcze się pojawi w tym odcinku, ale słuchajcie, najpierw robimy śniadanie i będziemy je robić sami. Także nie przedłużajmy, jedźmy na zakupy. Monika wysłała mi swój cały jadłospis i powiem wam szczerze, że całkiem mi się on podoba i jest totalnie inny niż ten, który nagrywaliśmy, jak jadłem przez cały dzień, jak Agnieszka Grzelak. No i słuchajcie, zaczynamy sobie od śniadanka, na które musimy, kurde, kupić składniki, bo śniadanie jest w domu. Musimy je sami zrobić. A ja, nie wiem czy wiecie, ale ja bardzo mało gotuję, zazwyczaj jem na mieście, więc dla mnie jest to nie lada wyzwanie, ale jedziemy teraz do sklepu, żeby kupić składniki i będziemy robić pożywne, zdrowe śniadanko, bo Monika Kocielek ogólnie jakoś zdrowo. Naprawdę, takie mam wrażenie, że she's in her beauty natural fit era. Czy to jest era taka jak u Taylor Swift? Tego nie wiem, dobra, jedziemy do sklepu. Kochani, w drodze na pilates, zróbmy to śniadanie. Żartowałem, nie będziemy robić aktywności jak Monika Kocielek, nie idziemy na pilates ani rozciąganie, będziemy tylko jeść. Cytrynka. Trzeba zrobić wodę z cytrynką. Monika Kociołek zawsze to pokazuje na TikToku, więc mamy. Twarde ta awokado. Sprawdź metodą Jacqueline. No właśnie. Ostatnio mi Jacqueline zdradziła metodę, że się zdejmuje to coś i jak jest w środku zielone, to znaczy, że jest dobre. Ale to nawet nie chce wyjść, bo jest tak twarde, że to nawet nie jest... Twarde. Walczyłem o życie. Mam ulubioną wodę i jej tutaj nie ma. I co teraz? Mogę też wypić wodę z kranu. Możesz. Tak. Ja ostatnio widziałem stories Moniki, że najlepiej takie owocki i warzywa kupować w warzywniaku, ale ja niestety nie mam żadnego tutaj w okolicy fajnego, więc pojechaliśmy do marketu, no ale co, no awokado może będzie dobre takie. Zacznijmy sobie od wody z cytrynką. Ja ogólnie mam tak, że albo muszę dokładnie wymyć skórkę, bo ja lubię ze skórką, albo muszę ją wyparzyć, ale nie chce mi się teraz gotować wody, więc ją po prostu wymyjemy. Oczywiście trochę płynu do mycia naczyń. Żartuję, nie róbcie tak. Bierzemy szklaneczkę. Musimy nalać wody. Ja jeszcze od siebie dodam jedną rzecz, która nie zmienia smaku, więc to nie jest oszustwo, ale ja lubię mieć wodę bardzo zimną, więc dodamy lodu. Woda z cytrynką. Można robić śniadanie. Będziemy robić kanapki z awokado i pomidorkiem. Ja się zastanawiam, bo ogólnie do takiej kanapki ja bym jeszcze, nie wiem, dał jakiś serek na przykład, nie? Taki almette do smarowania czy coś, no ale właśnie tutaj jest, że samo awokado, więc chyba Monika nic nie daje jeszcze do tego. Później się okaże, że ja bym suchał kanapkę, a ona jeszcze coś daje, tylko zapomniałem mi napisać. Może tak być. W każdym razie kroimy chlebek. Chcesz Kasia taką kanapkę? A zrób. Czyli ile chcesz? Jedną. Bo ja chcę dwie. Rezerwuję dupkę. No dobra, ja lubię też tą dupkę, no ale dobra. To dla Kasi. To dla mnie. Drodzy, najważniejsze, awokado. I to jest śmieszne, bo kiedyś Paweł poprosił mnie, żebym pokroił awokado. I ja to zrobiłem tak tragicznie, że tego się nie dało uratować. Bo wiesz, awokado trzeba tak przekroić jak w połowie, nie? A mi się ono tak przekroiło, tak 4/5, że taką dupkę odciął. Ale to było niechcący, bo ja miałem wtedy skaleczony palec i mi było niewygodnie trzymać nóż, to dlatego tak wyszło. Pięknie! Ale patrz, jakie w ogóle ładne! Boże, jakie ładne awokado wybraliśmy. Jak to się robi? No, i przekręć. Aha, obślizgłe. Teraz łyżką to można wyjąć, nie? Tak. Ja jestem po prostu wow. Pięknie. W ogóle tą drugą połówkę, ja nie wiem, czy nie będzie trzeba spać do lodówki, bo nam wydaje mi się, że wystarczy ta jedna. Ale zaraz zobaczymy, jak ją pokroję. Kasia, no pochwal, że pięknie mi idzie. W ogóle awokado jest trochę obślizgłe jednak. Dobra, ułóżmy twoją. Twoja będzie ta popisowa, okej? Duma. Duma. Pomidor. Jeśli chodzi o pomidor, to muszę wam tutaj powiedzieć, że mam nawet lepiej niż z warzywniaka, ponieważ moja mama przywiozła mi z ogródka. Więc to jest taki prawdziwy pomidor. Oj. Pomidory trzeba kroić nożem do chleba, ponieważ mają ostre ząbki, które radzą sobie ze skórą i wtedy wam wychodzą piękne plasterki. Taki protip ode mnie, jakby ktoś nie wpadł na to. Piękna kanapka. Dobra, Monika nie napisała nic o przyprawach, ale wydaje mi się, że trzeba. Trochę soli, trochę pieprzu, w ogóle oregano jeszcze by mogło być, ale już jest przesadne. Wiecie, jakie są plusy mieszkania z Pawłem? Że nawet soli i pieprz mamy fancy. Jakby spójrz na to. Wygląda pięknie, nie? Więc uwaga, szczypta soli. Szczypta pieprzu. Voilà. Kanapka. I uwaga, woda z cytrynką. Śniadanie gotowe. To ten, Kasia, nagraj przebitki i to będzie jeszcze ta najładniejsza kanapka, a ja sobie tu odwalę jakąś manierę. Kasia poza kamerą mi powiedziała, że jej kanapka bardzo smakuje, mógłbym jej robić takie codziennie. Oczywiście, że nie będę.
I'm sorry. Powiem wam szczerze, że wygląda bardzo zdrowo. Wygląda zdrowo, ale wygląda apetycznie. Ja lubię ogólnie awokado, aczkolwiek wolę awokado, które jest zmieszane, czyli guacamole na przykład, bo takie w plastrach mnie trochę mdli. Dla mnie jest zbyt maślane. No ale spróbujmy, tak? Dzisiaj nie mam wyboru. Dzisiaj trzeba zjeść takie kanapki, bo później będę głodny chodzić. Więc uwaga, próbujemy. Smaczna kanapka, taka letnia. Okej, Monika, mogę do siebie wpadać na śniadanie. Zazdroszczę, Pedro pewnie ma codziennie takie kanapki. Fajne życie, totalnie 5 na 5. Nie chcę mnie nagrywać. Jedz. Człowiek je, zapchana morda, a ty nagrywasz, Katarzyna. Zero prywatności w tym domu, cały czas kamera i kamera. Patrz, co pies robi. Lady, to nie dla ciebie. Myślisz, że chrupka też wpierdziela te kanapki? Sorry, musiałem. Dobra. Daj mi już, idź już, pa! Czas teraz na drugie śniadanie i jesteśmy, słuchajcie, pod Moja Macza i już wam mówię, czemu w ogóle tutaj jesteśmy. Otóż Monika Kocielek mi napisała, po pierwsze, że na drugie śniadanie lubi sobie zjeść owoc, jest to brzoskwinia, UFO, albo arbuz, albo melon, plus właśnie wypić do tego maczę. Więc my zaczniemy sobie od picia, bo przed chwilą jedliśmy śniadanie, a za chwilę wrócimy do domu i sobie pokroję jakieś owocki, bo mam chyba arbuza akurat w lodówce, więc idealnie się składa. Ale czemu wybrałem Moja Macza? Otóż ja to miejsce w ogóle odkryłem, jak nagrywaliśmy odcinek z Jacqueline'ą, gdzie testowaliśmy azjatyckie różne miejsca, właśnie takie kawiarenki z przekąskami, z maczą i ja się po prostu zakochałem w tym miejscu i od tamtej pory przychodzę tutaj bardzo często i uwaga, później zobaczyłem u Moniki Kocielek na story, że ona też tu była i jej odpisałem, boże, moje ulubione miejsce, coś tam, bla bla bla, wiecie, influencerskie ploteczki. No i właśnie Monika mi napisała, że ostatnio często tutaj przychodzi, że polubiła to miejsce, no i słuchajcie, jeszcze ostatnio jak byłem tutaj na maczy, to akurat ja wychodziłem z maczy i się minąłem z Moniką, bo ona szła chyba na maczę, więc wiecie, to jest takie nasze wspólne ulubione miejsce, dlatego stwierdziłem, że weźmiemy sobie maczę stąd, tylko jest jeden problem. Monika nie napisała mi, jaką maczę zamawia tutaj, ale widziałem u niej na stories, że robiła raz truskawkową, raz malinową, więc wiem, że tutaj mają truskawkową maczę i chyba taką weźmiemy. Co myślisz, Kasia? Dobry, ona jest czerwona trochę, w kolorze włosów Moniki. Pasuje wszystko, dobra. Koniec tego plotkowania, gadania, idziemy do środka. Strasznie długo gadałem. Czy ludzie już wyszli z tego filmu? Dajcie znać w komentarzu, czy już wyszliście. Dziękuję. Dla mnie będzie ta truskawkowa macza na pewno. Ona jest robiona na mleku owsianym. Dobra, super. Mamy pyszności, w ogóle jak to pięknie wygląda, widzisz to, Kasia? Cudowne to jest, wow! Ja jeszcze nigdy nie próbowałem tej truskawki, więc jestem ciekawy. No nie ukrywam, że właśnie przez to, że ostatnio się tutaj minęliśmy z Moniką Kocielek, to miałem nadzieję, że w dzisiejszym odcinku razem wypijemy sobie maczę i Monika w ten sposób pojawi się też w tym odcinku, ale nie udało nam się zgrać. No niestety, czasami tak to bywa, ok? Że nie jesteśmy w stanie się zgrać z kimś czasowo, więc chyba Moniki nie będzie w tym odcinku. Przepraszam was bardzo, jeżeli ktoś bardzo chciał, podejrzewam, że tutaj dużo osób, które ogląda Monikę, będzie chciało obejrzeć ten odcinek, żeby zobaczyć, co ona je. No ale słuchajcie, no nie da się, nie da się. W każdym razie mamy maczę, więc spróbuję sobie, bo jeszcze nie próbowałem tej truskawkowej i jedziemy do domu robić sobie do tego owoce. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. O mega, dobra, próbujemy. Ej! Ja ogólnie z maczą mam tak, że wolę maczę na lemoniadzie albo na herbacie jakiejś, żeby ona była trochę bardziej orzeźwiająca i w ogóle nie piję zazwyczaj maczy na mleku. Ta jest na mleku i do tego mam jeszcze tą truskawkę, ale kurde, smakowite, tylko że to w ogóle nie smakuje dla mnie już jak napój, tylko jak deser. Czuję się, jakbym jadł lody rozpuszczone z truskawką. Wyśmienite. Kurde, może ja zacznę pić na mleku z truskawką, bo mi smakuje. Nie idziemy do domu, bo zanim dojadę do domu, to nie będę tego miał w ogóle, więc jasne. Wow, ale śliczny. Dobra, słuchajcie, drugie śniadanko klasa, maczka i mamy arbuzika. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio arbuza jadłem takiego samego, bo kiedyś w odcinku z dziwnymi połączeniami celebrytów ktoś mi dał przykład, że tam był arbuz z przyprawą tahin chyba i ja jem tylko z tą przyprawą. Naprawdę? Ja już zapomniałem, jak smakuje zwykły arbuz, no ale dzisiaj są nie moje połączenia, a Moniki, więc jemy bez tej przyprawy. Zdrowe. Boże, jaki zdrowy dzień. Dobrze, proszę państwa, przyjechaliśmy do centrum, ponieważ będziemy jeść teraz obiad i o dziwo, to nie jest aż tak zdrowa rzecz jak na Monikę Kociołek. Naprawdę, bo dzisiejszy poranek jest taki, wiecie, fit i w ogóle fajnie, a tym razem idziemy na burgera. Mięsiwo. Porządny burger do stekowni. Dobra, mamy już menu. Mi napisała Monika, że ma jakiegoś burgera, który ma w sobie... co? Coś z truflą, ale czekaj, jeszcze to sprawdzę, żeby nie było. Burger ze stekowni truflo się nazywa, chyba z salami i sosem truflowym. Nie ma to takiego. Ej, nie ma. Może to nie jest to miejsce. Dobra, znaleźliśmy. Jest na stronie tartufo, a nie truflo jednak. Jest on właśnie z sosem truflowym i z salami na chrupiącej bułce. Tylko, że go tu nie ma w karcie, więc zaraz zapytamy, czy ze strony można to zamówić, albo może w jakimś innym lokalu. Najwyżej pojedziemy gdzieś indziej. Mam pytanie, bo w karcie nie widzę jednej rzeczy, która jest na stronie i się chciałem zapytać, czy to jesteśmy w stanie dostać tego burgera. A nie, to nie jest chyba nasza strona. Nie? No dobra.
To się zastanowimy jeszcze i damy znać. Słuchajcie, to jest jakiś hit, ponieważ okazało się, że faktycznie to jest sieciówka, ale mają tylko 3 miejsca w okolicach Warszawy, nawet nie samej Warszawy. No i tutaj nie dostaniemy tego burgera, ale dostaniemy go w Piasecznie, co jest jakieś 20 km od nas i 40 minut drogi. I co robi Dominik? Jedzie 40 minut po tego burgera. Błagam, zostawcie łapkę w górę za to, że ja jadę 40 minut tylko po to, żeby zjeść burgera takiego jak Monika Kociołek. Ridiculous. Przecież nam to zajmie prawie 2 godziny, żeby zjeść burgera. Ale teraz chcę jeszcze bardziej go spróbować. Jak on nie będzie wart tego, Monika, policzymy się. Wzięliśmy go na wynos, zamówiliśmy. Zjem go po prostu w aucie, bo trzeba uciec jak najszybciej przed korkami, bo będziemy wracać później 2 godziny z tego Piaseczna. Dobra, ludzie mogą sobie hejtować auta elektryczne, ale słuchajcie, dojechaliśmy 10 minut szybciej dzięki temu, że mieliśmy buspas. Nie było koreczków, więc idziemy już odebrać naszego burgerka. Dziękuję. Super, dziękuję ślicznie. Do widzenia. Sprawdźmy, po co jechałem tyle czasu i tyle kilometrów. Uwaga! To jest on. Ej, wygląda potężnie. Wygląda naprawdę dobrze. To walony. Spójrz na niego. Jest salami. Ja kocham salami. Na przykład jak zamawiam pizzę, zawsze pepperoni, żeby zjeść salami. Jest ten sos truflowy. Ja ogólnie z truflami mam trochę tak, że nie wiem, jakby trufle są fancy i w ogóle drogie, fajnie. Ale to jest grzyb. To wali po prostu grzybem. Mamy tutaj sos majonezowy właśnie z tym grzybem. Jest mięsko, a stekowni mają dobre mięso. Więc to będzie taka fajna, fajna baza. Dobra, uwaga, gryzę. W całości ten grzyb mi w ogóle nie przeszkadza. Dobra. Jest to klasa burgera, ale nie wyobrażam sobie jak Monika Kociołek, która jest taka. Jak ten palec. Jak ona jest w stanie wcisnąć takiego burgera. Warto było. Jestem usatysfakcjonowany. To salami jest pyszne. Sos jest bardzo fajny. Dobre mięsko. Fajna bułeczka. Dajcie mi zjeść i wam wszystko powiem. Słuchajcie, podsumowując tego burgera ze stekowni, polecam Dominik Rupiński. Naprawdę bardzo dobre. Kurde, Monika, dziękuję, bo to jest nowe odkrycie. Aczkolwiek pewnie nigdy w życiu już go nie zjem, bo nie będzie mi się chciało jechać 40 minut po niego. W każdym razie był pyszny. Naprawdę był pyszny. O, od razu mówię, nie zjadłem całego. Nie zjadłem całego, podzieliłem się z Kasią, bo był wielki. Był olbrzymi, ale był naprawdę pyszny. A teraz wracam. Już. Ja w ogóle miałem jechać szybko do Warszawy, żeby nie stać w korkach i zjeść go dopiero tam. Ale jak się w niego wgryzłem, stałem na parkingu i jadłem. Tyle jechaliśmy z tego obiadu, że ja już zacząłem myśleć o deserze. Dlatego idziemy do Żabki, ponieważ Monika napisała, że lubi sobie na przykład tak do filmu, więc idealnie wrócimy do domu i będziemy oglądać Netflixa. Że lubi sobie zjeść solony słonecznik albo na przykład lody i tam był zielony świderek albo jakieś mochi i też monte, ale już mlecznych rzeczy mam dość po drugim śniadaniu, bo piłem matcha, więc weźmiemy sobie słonecznik i lody. Na jakim dziale się szuka słonecznika? Ten? Ten. Są solone, fajnie. To mamy słonecznik, też lody. Teraz. Wyjąłem świderka i on z tej strony wygląda tak. I spójrzcie teraz w drugą stronę. Czy to zdrowe, żeby go jeść? Zdrowy dzień! Ej, nigdy nie jadłem zielonego świderka. Najlepsze są. Nie jest zły, ale chyba wolę mochi jednak. Nie, w sumie jest fajny. Jak na taką pogodę, bo dzisiaj jest gorąco, to fajne całkiem. Daję 4 na 5, całkiem niezły. Słuchajcie, urzędujemy w pokoju Pawła, ponieważ ostatnio oglądaliśmy z Pawłem i z Moniką serial i stoi tu telewizor, więc idealnie. Mam miseczkę ze słonecznikiem, mam drugą miseczkę na łupiny, bo pamiętajcie, łupin się nie je. No i co? Będę sobie leżeć, jeść łupiny, znaczy słonecznik i oglądać YouTube'a. Sprawdźmy, co się dzieje na YouTubie. Podpalili Hale Friza. Jazda. Nie mogę Nie umiem, Kasia, on się nie chce rozłupać. Świeży słonecznik się lepiej rozłupuje niż ten. To prawda. Ale fajnie, bo ten jest przynajmniej słony, więc to mi się podoba. Ale czy jest to przekąska, którą bym powtarzał? Raczej nigdy w życiu. Dobra, słuchajcie, jest już godzina 20. Ja się przebrałem też w bluzę, bo zrobiło się dziwo chłodno. A dzisiaj cały dzień było tak słonecznie i ciepło. A teraz wygląda, jakby miało za chwilę lać i jest dość ponuro. W każdym razie musimy jechać do sklepu, ponieważ będziemy robić kolację według jadłospisu Moniki Kociołek. I uwaga, znowu czeka nas zdrowa kolacja, ponieważ będziemy robić cukinię. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu robiłem sam cukinię w jakikolwiek sposób. Będziemy ją otaczać w jajku i w bułce tartej. Także jadę do sklepu po cukinię i bułkę tartą i widzimy się już za chwilę tutaj z powrotem w kuchni z gotowymi produktami. Dobra, słuchajcie, mamy składniki: bułka tarta, cukinia, czyli najważniejsze, i jajko, więc możemy działać. Czas na niespal kuchni z Dominikiem! Po pierwsze, nie mam pojęcia, jak się robi cukinię. Ja bym ją pokroił w pasy tak. Mam nadzieję, że tak to się robi, a nie, że tak. Ma to większy sens. Dobra, cukinia jest umyta, więc teraz musimy ją pokroić. Biorę sobie nóż i teraz takie nie za grube plasterki. Monika napisała, że w miarę cienkie. No i nie wiem, ile mam tego zrobić, ale myślę, że nie będę robić z całej, bo nie wiem, czy mi to będzie smakowało. Więc może tyle? Tyle krążków mi powinno starczyć na spróbowanie. I zgadnijcie, kto w tym momencie stoi pode mną i będzie chciał to zjeść. Blaze, to cukinia. Ja nawet nie wiem, czy ty kiedykolwiek w życiu jadłeś cukinię. Możesz powąchać, ale nie wiem, czy pieski to mogą w ogóle. Chyba nie.
nie będzie zucchini. Bierzemy teraz miseczkę na to i bierzemy miseczkę na jajko i będziemy maczać. Dobra, uwaga, robimy to. Dajemy najpierw w jajko, teraz w bułkę tartą. Ej, co to wyjdą nam z tego trochę takie chipsy. Dobra, wszystkie kawałki zrobione, idziemy rozgrzewać olej. Nie patrzcie na przypaloną patelnię, jest taka, bo taka musi być. Mamy olej. Poczekam teraz, aż olej się rozgrzeje, a w tym czasie posprzątam trochę na blacie. Dobra, uwaga, słuchajcie, przekładamy, bo już zaczyna bulgotać, więc idealnie. Niech się nasza cukinia smaży. Nie mam pojęcia w sumie, ile to się powinno smażyć, ale chyba aż się po prostu zarumieni, więc trochę to poleży. Postarałem się to jakoś ułożyć ładnie, żeby wyglądało trochę jak danie ekskluzywne. Czy to tak wygląda? Nie do końca. W każdym razie trzymam tutaj jeszcze kostkę z lodem w ręce, ponieważ, uwaga, wkładając cukinię nagrywałem, więc włożyłem sobie palec prosto w olej, bo nie patrzyłem na rękę, tylko patrzyłem na kamerę. Także trzymam sobie tą kostkę i zaczynam jeść. Powiem szczerze, że ja sam z siebie cukinii w ogóle nie wiem, jakoś nie jem. Jem tylko i wyłącznie w leczo jak już. W każdym razie sprawdźmy to. Czemu się tak na mnie patrzycie? Jem warzywo, ja mało jem warzyw, to prawda. Zawsze się ze mnie śmieją, jak jem warzywa, bo ja pomijam warzywa ogólnie w swoim jadłospisie. Ej, dobra cukinia, mięciutka. Chrupie ta bułka tarta. Czy będę sobie sam gotować coś takiego na kolację? Nie. Raczej nie. W każdym razie mi to smakuje. Podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek, jak już tutaj siedzimy. Powiem szczerze, że był to fajny dzień. Po burgera na pewno nie będę jeździć już tak daleko, ale na przykład jutro na śniadanie mam totalnie ochotę znowu na kanapkę z awokado i pomidorem, więc to jest coś, co myślę, że wkroczy w moje życie. No i też matcha była dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie próbowałem wcześniej tej truskawkowej, a serio mi ona smakowała. Także dzięki Monika, bardzo fajny dzień, pozytywny. Jak Mona, pozytywnie nastawiona. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!